Witam was ponownie, moi mili, w mroźnej Antarktydzie, na mroźnej Antarktydzie. Tak też się nazywa ten pierwszy poziom ostatniego rejonu w grze, kończącego ją. Finiszujemy powoli, ale tu zimno na tej Antarktydzie. Uff. Na szczęście Larcia obrała ciepłe wdzianko. Tak więc możemy iść. O, na szczęście wskoczyłaś, kobitko. Tu mamy dziurkę od klucza i drzwi. Tam mamy znajdźki. Wszystko się przyda. Najpierw musimy dostać się na ten okręt. Muszę wczytać z tego względu, że tutaj woda ma charakterystyczną jak na Antarktydę cechę. Jest lodowata i Lara dosłownie zamarza. Ten kawałek tu trzeba przepłynąć. Widzicie tam się taki, nie wiem jak to jest, błękitny czy jakiś zielonkawy pasek pojawił po lewej, w lewym górnym rogu. I to on oznacza temperaturę ciała Lary. Ona bardzo szybko spada, więc... Kurde, tam przypomniało mi się, że tu w tej wodzie gdzieś coś było, jakieś znajdźki. Albo tam na początku, gdzie byliśmy, albo tu. Raczej z tamtej strony, dobra, już się nie będę wracał. To tam znajdźki, to... Jak zanurkujecie, to na pewno tam znajdziecie, bo one tam aż tak nie są potrzebne. I zaś po zamrożonej drabince. Bo kto wie, może to są poziome sople lodu? No bo niby z jakiej racji tu by miała być normalna drabinka w takim miejscu? To nie? No i jesteśmy na okręcie, przynajmniej na jego chyba rufie, czy dziobie, chyba rufie bardziej. I do ładowni. Nie no, nie będziemy z nimi certolić. Strzelić, ale mu się nie udało. Jezu, Lara. No, przechodzimy. Tu jest dziwne. Przez... Gdy grałem za młodu, tyle lat nie miałem jej zauważyć. Kiedyś to się grało w Tomb Raidera. Znaczy Lara nie chciała celować jakoś, nie wiedzieć czemu. Nie, to
Dobra, muszę sobie dodać już apteczki. Bo oni mają broń o sile Desert Eagle niestety. Drzwiczki, drzwiczki. Ta droga prowadzi tu do miejsca, w którego, z którego żeśmy przyszli. Wcześniej nie użyłem, też widzę tamtej strony otworzyć, ale mimo to wcześniej jej nie użyłem, bo i tak tych drzwi tu bym nie otworzył. Widzieliście zresztą, że dopiero z tej strony je otwierałem, nie? Teraz znowu w dół. I w górę. Kurde, oni życie nabierają. No, na ten statek dostaliśmy się tylko i wyłącznie po to, żeby zwodować ten pontonik. A ten zostawił coś. Czy tamty nic nie widziałem, chyba że nie zauważyłem, ale ten zostawił. No nawet nie zostawił, oczywiście małych. Oczywiście małych, 28 dużych. Nie jest najgorzej. Teraz do góry, o dziwo. Nie wracamy się. Na początek idą do góry. Ale zanim do pontonu to secret numer jeden. Naboje do MP5 i kryształek. No bo nie używać tam wcześniej apteczki. Teraz sprint, Lara, sprint. Pora wsiąść do pontonu. A jeszcze zanim to tu coś nie było. Czemu ty mi w bok skaczesz jak ja chcę do przodu? No wydawało mi się, że coś tu jest. Ostatnio coś mi się zbyt dużo wydaje. A nie. Haha. Nie jest to uznane za sekret, ale... No... Wiedziałem, że jest tu gdzieś rakietka. Dziwne, no, że nie uznaje tego za sekret, nie? Bo tu kryjówka ewidentnie na sekret. Moim zdaniem, no ale cóż, twórcy wiedzą lepiej. Wiedzieli lepiej raczej. Okej, to pora na pontonik, strontonik, kontonik. Ale zanim do niego, to jednak sprawdzę tu na dnie jeszcze. Jak widać, mam tą okazję.
zebrać to, co tu jest. No kurde, Lara. No widzicie, namroziła mi się. Dobra, tam naboje to. Już wiecie, kaj są, więc... No widzicie, jak fajnie mi weszła ze skoku. Skoczyła jak na ponton i od razu wsiadła. No i... To jest to ciekawe, że trzeba płynąć cały statek. Tu nie ma drogi przejścia. Ej. Płyniemy sobie pontonikiem żółtym. Rocznik 2001. Numer seryjny 993-993. Tu nie trzeba iść do tej wnęki, ale tu jest po prostu sekret numer 2. Po co mi giwerę wyciągasz? I to jest dość głupi sekret. Bo nie idzie tą samą drogą wrócić. Tu jest na plecach. Teraz trochę popływamy zaś w tej lodowatej wodzie. Chcąc, nie chcąc. Dlatego... Zapiszę tu. Gazu, Lara, gazu do pontona. O, dzięki Bogu się udało. Jeszcze jeden zapis. No i tu się na razie kończy nasza podróż. Zostaw mnie w spokoju, chłopie. Teraz tak, teraz całą wędrówkę, którą zrobimy, to tylko po to, żeby zdobyć łom i klucz. Łom, żeby wejść do tego pomieszczenia, a klucz tam jest dziurka do klucza. Tak więc... Pora zaczynać. Dajesz, Lara, dajesz, dajesz. Tego fragmentu tu nigdy nie lubiłem. Bo zbyt długo trwało przejście na tych rękach. Pyk ci. Tak, słucham. Hej, halo. Słyszę.
fundację miałam 12 czy 13, to były wszystkie pieniądze. Jeszcze masz chwilkę czasu, odpowiadam to. Wybaczcie tą przerwę. Miałem telefon. Niestety musiałem odebrać. Trochę mi to zaś wydłużyło. Pięknie. Tam to potem. Najpierw tu musimy iść. Kurde, ale mi amunicji... Życia wziął raczej amunicji tego. Nadzieję na ten przycisk, ale te drzwi tak się nie otworzą. Gdzie by to najpierw, bo tu jest... Nie tu. Kilka dróg. Jedna jest tu, druga jest tu. Wszystkie miejsca odwiedzimy. Tu idzie od razu, z tego co pamiętam. Te drzwi się nie mogę zdecydować, czy będzie otwarte, czy zamknięte. Znaczy nie, bo tu jeszcze. Kurde. Bo tu mamy ten gołoma, który musimy mieliśmy znaleźć. Łom, jak widzicie, jest łatwo zdobyć, gorzej jest klucz. Jeszcze trafił, no. Myślałem, że tu jakiś potwór wyskakiwał, kurde, zaś moja skleroza daje znać o sobie. Oprócz hałasu drzwi słyszałem jeszcze jakieś tupanie niedługoś. Gdzieś coś zostawił?